Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam was moi drodzy w kolejnej bitwie na liście bitew miesiąca, aktualizacji 0.9.4. No i mamy tutaj lekko zbagowaną powtórkę, widzę, na Minotaurze, za którego starami będzie siedział sobie Sinister Wizard z klanu Kutaz, także obejrzymy sobie bitewkę na tym właśnie moim w zasadzie ulubionym okręcie. I tutaj mamy również wariant dymny. Mamy u przeciwnika lotniskowiec, ale tylko Lexington, więc no w zasadzie zerowe zagrożenie. Jeden dedek, cztery pancerniki i kilka krążków. Jak widzicie, mamy u przeciwnika dwa radary, jest Smoleńsk, także no jest, a przepraszam, Tallinn też ma radar. Nowość, więc nie zauważyłem. Także na razie sobie przyspieszymy, zobaczymy, gdzie się tutaj Sinister ustawi. Widzę już, że w tej edycji jest dosyć małe zainteresowanie nadsyłaniem powtórek, albo nie wiem, ludzie grają rankedy, nie mają czasu na randomy, czy bitwy podwodne, nie wiem, co tam się dzieje, czy kto co gra, ale możliwe, że właśnie przez te dwa tryby mniej ludzi gra na randomach, a na rankedach trudno zrobić trzy koła bazowego, skoro mamy tylko siódmy tier. Więc tak, będziemy sobie oglądać tutaj bitwę na Minotaurze teraz. Będzie jeszcze jedna. No i zobaczymy, co tam jeszcze się w międzyczasie zdąży nadesłać na skrzynkę mailową, którą mam nadzieję wszyscy dobrze znacie. No i widzę, że dosyć odważnie tutaj idzie rajd sporą grupą. Jedzie sobie tutaj Prince Eugen, Carolina, Zao i my wpływamy sobie na kapce. Jest tylko jeden dedek, więc pytanie, gdzie on się teraz podziewa. Aha, był już wyspotowany w okolicy kapce, także tu jesteśmy spokojnie, bezpieczni. No i nie dokończyłem myśli. W związku z tym, że powtórek w tej aktualizacji jest mało, no to bitwa miesiąca w aktualizacji 0.9.5 nie będzie prezentowana. Jak chcecie jakieś tam powtórki nadesłać, żeby pojawiły się na kanale, to oczywiście można. Oczywiście również obowiązują te same wytyczne, czyli albo 3 koła bazowego expa, albo 6 fragów duży kaliber i wsparcie. Wtedy możecie sobie tą powtórkę do mnie wysłać. Jeżeli mi się do czegoś przyda, no to puszczę ją na kanale. Przy czym no, nie będzie to premiowane w żaden sposób, bo tak jak mówię, bitwa miesiąca w następnym patchu się nie odbędzie. Po prostu nie zaszkodzi miesiąc przerwy. Na razie minęło 6 minut. W bitwie nie zdarzyło się jeszcze nic. Ale tu George ma chęć chyba na nasze torpedy. Pojawia nam się tutaj teraz Amagi na blisko. Tu się zaczyna ostrzał, będzie raczej typowy gameplay dymny. Niebieskie pociski. No dobitka za 3000 domordowane Amagi. Tych kapitanów jest tylu, że naprawdę nie pamiętam, który co posiada. Ale no, brytyjski w zasadzie tylko jeden, ten Cunningham, jeżeli chodzi o możliwość kolorowych pocisków, więc zapewne jego tutaj ma Sinister. Tylko pytanie, dlaczego możliwe, że przy dwóch fragach wykorzystuje ten talent, który nam dokłada materiał eksploatacyjny, ale mogę się mylić. Ojej, na 6 km tutaj sobie wyjechał na burtę do Georgii, także bardzo ryzykownie. Tam Moskwa z tyłu, run jeszcze na naszej już teraz rufie. Ryzykownie, ale trochę to może była próba zbejtowania tej Georgii, żeby ona się nie odkręcała. No ale torpedy zostały puszczone na dosyć blisko, więc myślę, że zasięgu powinno starczyć, chociaż Georgia się oddala. Torpedy ją gonią, także zobaczymy, kto będzie szybszy. Czy okręt, czy torpedy? Raczej wiele torpedowania nie zdziała. Na razie tylko 10 tysięcy po 7 minutach bitwy. No ale zajęliśmy kapa sobie, na środku teraz jest deska, do której warto by popłynąć, bo ona w zasadzie nie ma żadnej obstawy. Reszta okrętów przeciwnika jest ustawiona za wyspami między C a B. Tak. Ojej, tutaj srogo się posypał ostrzał. Później druga wiącha torpedowa, trzyma nas radar na muszce. Moskwa jeszcze nas tu radaruje, no ale długo to raczej nie potrwa. Na razie widzę, Sinister gra tutaj jak tak samo, jak by grał na niszczycielu. Teraz wykorzystał osłonę terenu, żeby strzelić do Moskwy. No, widzimy tutaj jeszcze runa na 12 km, no i na środku nadal dedek sobie urzęduje. Ja mam tego kapitana ustawionego na Thunderer'ze, zamiennie z Conquerorem i Nelsonem. Przeszkolony jest na Conquerora. No i tam raczej liczę na podpalenia. Ale na Minotaurze nie brałem tego pod uwagę.
Fakt faktem, na Minotaurze dwa fragi to dosyć popularna rzecz, więc może warto spróbować. Trzeba się nad tym zastanowić. Także jak widać, co powtórka, to można coś fajnego sobie podejrzeć. Mam nadzieję, że dźwięk z gry nie jest za głośno. Że troszeczkę ściszę, żeby nie było jakichś tam zakłóceń w odbiorze, że nie słychać, co mówię, albo dźwięk jest za głośno. No, tak sobie zrobimy. No właśnie, doszedł nam jeden materiał eksploatacyjny więcej, czyli mamy kolejny dym, mamy kolejną naprawkę za dwa fragi, które udało się dosyć szybko zrobić, bo może nie czasowo, ale tylko 41 tysięcy damage'u i dwa fragi już na koncie. Teraz łapiemy sobie tutaj w ostrzał Zetkę, która niestety od nas ucieka, jest maltretowana również przez lotniskowiec. No, o, to kolejna piękna dobitka, mamy 3 fragi 43 tysiące. No, tutaj trochę przylagowało. Znowu. Raczej nie jest to wina powtórki, tylko pewnie problem był z internetem w trakcie tego meczu i dlatego mam wrażenie, że takie to, jak to wygląda, jak wygląda. No i na tej flance została Moskwa i Georgia, także też nie jest jakoś tutaj mocno bezpiecznie, bo może nas radar wyciągnąć z dymu. A na drugiej flance widać, że mamy tutaj przestrzał na Kremla, ale on też ma przestrzał na nas, troszeczkę niebezpieczne. Georgia tu próbuje coś przyraszować chyba na nasze Yamato, zobaczymy co tutaj Sinister zrobi. Na razie idzie napraweczka, 45 tysięcy, 3 fragi na koncie, wytankowane tylko 250 tysięcy. No ryzykowne te torpedki, ja bym się nie odważył, bo to Yamato może w każdej chwili sobie zamarzyć, popłynąć do przodu i wtedy robi się trochę różowo. Nasza Iowa tam widzę joluje Kremla. No i my pomagamy jej ostrzałem. Kreml, moi drodzy, jeden z najczęściej nerfionych pancerników, a mimo tego niewiele się w nim zmienia. To tak jakby na Shimakaze, które ma w zasadzie, no możemy powiedzieć, że no przyjmijmy, że najlepszy okręt torpedowy w grze i nerfimy mu pelotkę. No to co to ma do rzeczy? Nie wiem. No ale jakby kto pytał, jest nerf? Jest. Tam się chłopaki wymienili, Kreml za Iowę i tutaj nam szarżuje sobie nadal ta Georgia. Ustawieni jesteśmy tak, że część pocisków wbija się w wyspę, no i zaraz ten zostanie osiągnięty dystans pewnego wykrycia. Po wystrzale z dym. A, no taran, brawo. Georgia na tym zyskała, miała mało hapsa, ale Yamato spaprało robotę. Nadal jest tu jeszcze Moskwa. My w tej chwili jesteśmy spotowani przez samoloty, które no tu raczej dużej krzywdy nam nie zrobią. No właśnie. Torpedy puszczone po RPF-ie. I radar nas świeci teraz. Moskwa sobie pięknie tutaj burtą idzie, strzeliła jeszcze do nas. Czy starczy tutaj? No, na szczęście pociski rozbiły się o wyspę. Dym będzie gotowy za ponad minutę, także jeszcze troszeczkę trzeba poczekać. I tutaj wychylę mortkę sobie w naszym kierunku Izumo, także to może zaboleć, zobaczmy. No, łaskawie, przestrzał na szczęście się przydarzył tutaj. Radar się skończył. Spot po strzałach również się skończył, no i możemy pokombinować troszeczkę, torpedować to Izumo. Sytuacja w okrętach widzicie bardzo wyrównana. 4 do 5, przy czym my mamy jeszcze DDK tutaj w bitwie, to daje nam zdecydowanie sporą przewagę, przy czym nasz DDK jest sobie o tam właśnie. Nie wiem czego on tam pilnuje. No i skoro nie mamy DDK, to my jesteśmy DDKiem. Samoloty niestety przyleciały i wyświeciły. Teraz zobaczmy co... O, no i poszła salwa. Mógł tu Sinister chwileczkę... Zao zostało zmaltretowane przez Moskwę. Nasze torpedy płyną jak tam? No na razie wygląda to dosyć przyjemnie. I ładnie. Łaskawie na serenkę potraktowało w tej salwie. Nic nie robiła nam Moskwa praktycznie. Ale leci salwa chyba z Izumo. Swoją drogą ciekawy build na Minotaura. Mamy tu RPF-a, mamy tutaj informacje o nadchodzącym ostrzale. Wiadomo, że Moskwa radar ma w przeładowaniu. Tam torpedy powolutku dopływają do celu. Ile ich wchodzi? 2, 3 torpedki. No ładnie, ładnie.
Aktywowano talent. Nie pamiętam, do czego on służy, no bo na okręcie, na którym ja mam tego kapitana, nie ma torped. Ale nie wiem, czy nie coś z prędkością przeładowania tych torped. Leci w naszym kierunku Lexington i nasza lotnia też coś tam kombinuje w pobliżu tego Izumo, także mamy na niego spota. Mam nadzieję, że tu gościu nie trafi w dym, ale... nie. Obramował. Mamy wyświecone samoloty, więc nasza pelotka robi robotę, już sektor przełączony. 130 tysięcy, 4 fragi już nam się zrobiły. Samoloty pięknie pospadały jeden za drugim, 11 zestrzeleń nam doleciało. Cleveland sobie tutaj próbuje wychylić. Przeciwnikowi zostały 3 okręty. Przepływa sobie tutaj Shimakaze w tym momencie. Będzie nam spotowało najprawdopodobniej to Izumo, jeżeli ono wyjdzie z za wyspy tutaj na B. No i Izumo ma 20 tysięcy hapsa, także jeszcze trochę tego jest. No, widać po stanie naszych samolotów, po ilości, znaczy, że no, ta lotnia nasza nie gospodaruje nimi zbyt oszczędnie. Teraz jeszcze widzicie, że mimo postawionych myśliwców nadal atakuje. No, ja bym sobie w tym przypadku na przykład odpuścił nalot i zrobił jakiś nawrocik sensowny, żeby zrobić ten zrzut jak najcelniejszy. No i fightery złapały torpedowce. Postawione jeszcze fightery tutaj przez Shokaku, żeby spotowały Izumo, to akurat spoko. Tu nam się wyświeca Cleveland na bliziutko. Zobaczymy, kto popełni większy błąd. Chyba Cleveland już pokazuje burtę, także jego to bardziej zaboli. Oj tak. No, długo to nie trwało. Mamy Krakena, 157 tysięcy. Jeszcze trochę hapsa jest. Tutaj Izumo wyłazi teraz. Na szczęście wie, że ma odwrócone w zupełnie innym kierunku, także jesteśmy przez chwilę jeszcze bezpieczni. 160. Dwa do czterech w okrętach. Gdzieś tam jeszcze pływa sobie Lexington, no który raczej z powietrza nic nam nie zrobi. No i ledwo żywe już Izumo, ostrzeliwane przez w tej chwili dwa nasze okręty. A nasze Izumo co tam robi? HP pewnie zachowuje. Lecą sobie torpedowce, ale raczej nie dolecą. Mamy fraga numer 6. Udało się chyba zrobić zrzut torped. Tak, torpedy w wodzie, no ale puszczono na szczęście na tyle niestarannie, że bez większego problemu tutaj Sinister omija. No i mamy na widelcu lotnię teraz, która no już raczej nie ucieknie. Także darmowy damage na koniec bitwy. Problem w tym, że część pocisków trafia w pokład. Wsparcie nam się jeszcze pojawia. Duży kaliber. No i mamy kolejnego fraga. Podsumowanie. Następująco wygląda 232 tysiące damage'u, 7 zatopionych okrętów, duży kaliber, wsparcie i dreadnought oraz bazowy exp na poziomie 2600. No byliśmy top tierem, dlatego aż tak dużo tego bazowego expa nie ma. No i z mojej strony to jest na dzisiaj wszystko. Do usłyszenia, moi drodzy, i na razie.